To robimy tak, że ja się wprowadzam tutaj, ale wywalamy cały dom. Dziękuję, Tościku. Ogarnę. Zniweluj działkę. Proszę bardzo. Nie, to jest nowa okolica. Tamta się już tak przecież zaczęła ciąć, że trzeba było ją wywalić. O, masakra, jaki mam obrzygany trawnik. Idealnie. Dobra, to cheaty trzeba teraz ogarnąć. Jak to disabled? Bardzo to potrafię zrobić. Dobra, i money 0. Ha! Działa. To wtedy sobie teraz wyłączymy. Proszę bardzo, nie ma cheatów, nie ma hajsu. Dobra, to teraz tak, na początek pasowałoby znaleźć jakąś robotę i poszukać przedmiotów. Czy tutaj są jakieś przedmioty i skałki do wykopania? Pewnie nie, ale możemy coś zjeść. Zdrzemnij się w śmietniku, nie ma żarcia. Ej, miała być zima, co jest? Ale słoneczko. Co za lipa, co za kłamstwo w ogóle. Tu się da w tym kopać? Nie. Da się tylko zdrzemnąć w śmietniku. Przynajmniej na razie. Da się w tym łowić? To bym sobie chociaż ryby połowiła do jedzenia. Ja się muszę sprężać, bo jak zacznie padać śnieg, to będę w głębokiej dupie za przeproszeniem. Ta, 19 tysięcy poszło. Zapłaciła podatki i inne takie. Kaucję do więzienia. No ale przynajmniej jest gdzie spać. Tak, to prawda. Empatyczna Magdalena, jesteś bardzo dobrą matką, bo przynajmniej uczysz syna sensownych, przydatnych rzeczy. Moi sąsiedzi idą mnie przywitać. Co to za koleś w ogóle? Jest taki zlumpiały jak ja. Wygląda jak miłość mojego życia. I pozdrawiamy Hanej Wixi, która właśnie została dzielną legionistką. Ja Ci dziękuję za wsparcie i platynowa lama dla Ciebie na czacie. Wszystkim, którzy planują suba, od razu mówię, żeby czekali do września, bo jest subtember. Znaczy, Hanej, ja Ci i tak dziękuję za wsparcie, ale wiecie, we wrześniu będzie taniej. Czy wygląda jak Miron? No właśnie chyba nie. Chociaż może trochę. Miron ma trochę inny nos. Ale ten wyraz twarzy. To jest moja miłość. Ja go będę podrywać. Jak ona idzie w ogóle. Cześć maleńki. Daj mi jeść. Biergo! Oczywiście, że go będę brać. Zabawne. Śmieszną historię. O nie! Ja nie mogę z nim flirtować, bo on nie jest nastolatkiem. Ale to jak podrosnę, to wtedy wiecie. Właśnie, trzeba zobaczyć, czy mam starzenie się włączone. Chwila, chwila, chwila. Życie eko. O, tu się da coś wyłączyć. Włącz głosowanie postaci niezależnych. Nie. Włącz element rozgrywki ślad ekologiczny. To ok. To zostawiamy tylko to. Dobrze, ale ja chciałam jeszcze zobaczyć grafika. Tak, zatwierdź. Gdzie to było? Rozgrywka chyba, tak? Automatyczne starzenie się, tak! Automatyczne starzenie wszyscy. Długość życia normalnie. Ukryj interfejs wyzwania. Nie wiem, co to jest. Liczba simów. Dobra, zgadza się. Zastosuj zmiany. Gra będzie działała jeszcze gorzej. Siema, mleczana. Dziękuję za lurka. Buzi tobie również i miłego wieczorku ci życzę.
Sandy, ty jesteś moim żulem z Marsa. Ja w ogóle ten mod na prostytucję, jak dodawałam, to taki, żeby też między nastolatkami i dziadkami się dało, no ale niestety nie ma wszystkiego. Musi być znaczek z rybą. A tu tam nie ma żadnej ryby? Zjadłam taką pyszną rybkę z takiego miejsca. Przecież to wygląda fantastycznie. Nie ma. No weźcie. Taka panga z ołowiem prosto z Wietnamu. Om nom 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 nom. Nidy rydy. Połowić. Tak, taką z trzema głowami. Najlepsza, najpyszniejsza. Aż trzy głowy do zjedzenia. Proszę was. Dowiedz się więcej. Na 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 na. Wygląda trochę jak Bałtyk. Nie no, Bałtyk jednak jest odrobinę czystszy, mimo wszystko. Moja miłość odeszła! Dobra, skończ do mnie rozmawiać, nie mów do mnie teraz. Dzięki za informację. O, i idealnie. Gdzie moja miłość? Ten koleś tutaj się ładnie wpasował. Co to jest w ogóle? Alika Khan Hui. Jak Khan Hui, to na pewno ktoś, z kim chciałabym przetestować mod na prostytucję, ale nie ma tak dobrze. Nie ma go, gdzieś odszedł. No dobrze, no ale to trzeba zorganizować jakieś jedzenie. I siku. Ja nie mam kibelka. Oj, bieda będzie. Oj, będzie bieda. I miałam organizować w ogóle jakieś pieniądze. Tutaj od From Zero to Hero miało być. A jak na razie to jest ciągle Zero. O, nurkuj po okazję. Zobaczymy, co znajdziemy w śmietniku. Ustaw cechy parceli, bo jest takie coś, że będziesz się z kimś szybciej zaprzyjaźniać. Parcela jest w stanie idealnym. Mogę ją zrobić, że co najwyżej będziesz nawiedzona. To robimy. Cechy parceli. Proszę bardzo. A tu w ogóle nie ma żadnych? Wybierz cechę. Aktywność wulkanu. Brak przyłącza. Jakie duchy wyspy? Żadnej tam duchy wyspy. Jest nawiedzone. No i idealnie. Co to jest? Ta parcela generuje śmieci, które można poddawać recyklingowi. Nie tam. Studnia naturalna. Wstrętne pełzaki i jeszcze to jest tyle dobrych cech. To chwila. To zrobimy wstrętne pełzaki i brudne. Zamiast brak przyłącza. Proszę. Ja chcę więcej, ja chcę jeszcze brak przyłącza zrobić i że jest super śmieci i wszyscy wywalają mi na podwórko. Za mało, za mało. Wysypisko śmieci. Jeszcze może być. No, jest pięknie. Jest brudne, wstrętne pełzaki i nawiedzone. Mówiliście coś tam o odrażającym, ale nie widzę czegoś takiego. No i oczywiście wulkany jeszcze chciałabym, no ale nie będzie. What? Jeszcze jest, słuchajcie, bieganie z gołą dupą. A i nie tutaj. Tak, brzmi jak kawalerka w Warszawie 1200 zł od metra. Nie, przepraszam, plus media, prawie na jedno wyjdzie. W ogóle wpadła do śmieci, ten wywalone, nie? O, niech tu grzebie. Kartoniki z mlekiem i zjedzenie może jeszcze pełne. Co Muciu Linda znalazła? Znalazła coś w śmietniku. Odzyskana część robotyczna. Dobrze. Nurkuj po okazję. W siłowni zrobisz prysznic, to jest prawda, i kibel.
Szeregowy, ja będę wchodzić im na chaty i kraść przecież, proszę cię. Co ten gościu, co przebiegł miał przed chwilą w głowie? Słuchajcie, jest bardziej opłacalny niż szukanie diamentów. Ja pierdzielę! Dodaj do ulubionych! Zmień nazwę! Rydwan! Cesarzowej! Rydwan miłości! Ja pierdzielę! Ewentualnie piczowóz. Piczowóz. Proszę bardzo. Tak, Rydwan Ognia. Piczowóz niech będzie. Idealnie. Ja znalazłam i tu mam w ulubionych. O! Barwnik ponury. Brzmi idealnie. A pani co? Przyjazne. Powitanie. Kierowniczko. Kierowniczko. Dałabyś jeść coś, kierowniczko. Piękne, Sandy. Przekonaj do poparcia lokalnego. Oszczędzanie wody, produkcja czystej energii, powrót do przeszłości. Załóż torbę. Nie, precz z kurtuazją. Wszyscy won, nikt nie będzie tutaj grzeczny. Nie w mojej dzielnicy. Ukradłabym jej jedzenie, ubrania i hajs, ale się chyba nie da, niestety. Czy ja coś mogę jeszcze w śmietniku znaleźć? Więcej okazji. Co mi dolega? Że niby jej przykro. Nieprawda. Jeszcze więcej okazji. Jeszcze trochę i cały dom wyciągnę. Materiały do recyklingu. Nurkuj po okazję. Siema, mieszkam tu od niedawna. Nazywam się Besos. Więc lubisz pieniądze, prawda? Nie tylko ty. Powiem ci w tajemnicy, jak tutaj wszystko działa. Nie obchodzą mnie twoje rzeczy. Znalazłam, kto wyrzuca dwa pieniążki. Moje pierwsze dwa simoleony. Ej, ja nie muszę iść do pracy, bez kitu. Ja nie muszę iść do roboty. Ja myślałam, że będę musiała podjąć jakieś samozatrudnienie gdziekolwiek, a ja przetrzepię komuś śmietnik i zjeść idealnie. Akairo, wiem, że dało się właśnie w Simsach tutaj pożyczać i nie oddawać. I mam taki zamiar, tylko trzeba właśnie tą charyzmę wbić, więc muszę się wybrać na siłownię. Ja aż się śmietnik skończy, będę trzepać. O! Jakkolwiek by to. O, śmietnik jest pusty. Dobra. Teraz trzeba się wybrać na siłkę, żeby się umyć i przećwiczyć na siłce na lustrze jeden punkt charyzmy. No nie jestem friganką, więc no niestety. Gdzie tu jest jakaś siłka? Są stare, zniszczone domy. Kamieniołom. Nie, kamieni dom. Dobra, niech będzie. To chwila. Gdzie na siłkę? Tu jest siłka? Nie ma siłki. No, a. Nagel piękne. Gdzie będzie najpiękniejsza siłka? San Musino. No ja właśnie też przeczytałam kamieniołom. Tu idę bogaczom pośpierdzieć. A co? Niech wąchają, orzeźwiająca bryza zaniesie mój piękny śmietnikowy smród. Z moją miłością. W Hollywood chyba w ogóle nie ma siłki. To były trzy paradoksy. To by były trzy paradoksy, bo nie masz domu ani pieniędzy, a w The Sims 4 nie ma złodziei. W sumie racja. Oj, chyba komuś zawaniałam. A ta co tutaj próbuje wszystkich przekonywać? Dołącz do protestu! Długopis! Co mam taki ładny płaszcz? W sumie na dobrą sprawę nie wiem, ja mogę zostać aktorką w tak młodym wieku?
proszę. Oddać pieniądze. Wszystkim najlepiej. Dostałam charyzmę za to, że tutaj poprotestowałam trochę. Cyce piękne. Jestem Sefirotę. I co mi ten protest da? Jak się drze w ogóle? Co tu robi Bednarek? O, tej coś śmierdzi. No wiadomo, ktoś musi robić robotę. Możesz iść do klubu teatralnego, tylko nie ma kasy. O nie! To będziemy później aktorką. Od zera do bohatera. Oj, lać mi się chce. A co wyście mówili, żeby puścić bąka, kiedy chce mi się siku, tak? Jak to zrobić, żeby mi się puścić bąka, kiedy chce mi się siku? Podłe? Grubiańskie powitanie. O! Przewinę ten protest, bo może tutaj dostanę jakieś punkty za bycie na proteście. O, i teraz uwaga, idę się przywitać. Grubiańsko. Jak ona trzyma te nogi? No gdzie ty leziesz? Tam jest ten koleś, którego miałeś przywitać. Kliknij na nią. O, jest! Czytaj przewodnik po zamożnych przedmieściach, biegaj, by oczyścić umysł, zachowuj się niesmacznie, puść bąka. Kierowniku, kierowniku! Masz taki samochodzik, daj pieniążka kierowniku. Nie wierzę, będzie z nim teraz gadać, puść bąka. No i puściłam bąka z pęcherzem. Beknij. Jeszcze se, słuchajcie, jak w życiu, nie? Bieda wali od niej z gniłymi jagodami i wszystkim, ale komóreczka, samojebka, Instagram jest, nie? O, na razie na gelku, dobrze ci było zobaczyć. Dobra, idę się umyć. Gdzie tu są jakieś kible? Na górze nie ma. Na dole. Proszę. Obstawiam, że jak różowe, to dziewczynkowe. Podobno tutaj nie ma rozróżnienia na płeć aż takiego i stereotypów, bo to gra dla dzieci i uczymy nowego porządku świata, tak? Ale jednak stereotyp, proszę bardzo, pink tax jednak jest. No i proszę, i się umyję, weź prysznic. Siema, japońska zupka. Piękne cyce! Co wy chcecie? Siema, krajzowana! I siema, Chloe! Wcześniej cię nie zauważyłam. I ona się będzie myć! Pięknie! I teraz miała ćwiczyć przemowy. Najpierw się popodziwiaj. Bieda jak dnia... No gdzie mi wstawiłaś tu dupę? Chuda wstrętna szczapo! Idź stąd, to jest moja łazienka teraz. Ach, najpierw się popodziwiam. Nie wierzę. Samo jebka w kiblu. Oj, coś bym zjadła. No dobrze, skończyłaś się podziwiać? To porób sobie przemowy. Jestem taka mądra i najlepsza. No teraz idziesz ją, już zostaw ją w spokoju, tą wstrętną dupę. Ta sobie tam śpiewa pod prysznicem. O! Marzy jej się, że tak powiem, magiczna różdżka, if you know what I mean. Siema, Martyna. W ogóle ona się ledwo w tej łazience mieści, że to do tej kabiny prysznicowej wlazła. No, chwila. Tak się ćwiczy z charyzmę w Simsach. O, jest spięta, za mało rozrywki. Przecież jej życie to jedna wielka rozrywka. Co ona tam zrobiła za gest ręką? O, mogę patrzeć na swoje plecy. Idealnie. To chrupnięcie to był jej kark? No niech będzie. Czy ona już dostała chociaż punkty tej charyzmy?
Dostała, to teraz jak będę rozmawiać z ludźmi, to mi będzie charyzma rosła, ale wyciśnijmy ją na maksa, bo zaraz będę musiała znowu iść grzebać w śmietnikach. Trzeba jej jakąś zabawę zapewnić. Co może być dobrego na darmowej siłowni? Nie, one nie wyglądają, jakby się dobrze bawiły. O, to wygląda jak świetna zabawa. Ćwicz ciosy. Będę ćwiczyć, żeby pokonywać swoich wrogów. No stary, no kurde, to jest mój worek treningowy. Idź stąd, bo ci napierdzę. Nie, no bez kitu. Dobra, to chodźmy tutaj. Idź tutaj. Działania. Gdzie jest zachowuj się grubiaństwo? Grubiańsko. Chwila. Zachowuj się. Pójdź, bąka. Może ucieknie. To jest mój teren! I zamierzam go oznaczyć. Widzicie, zadziałało. Jeszcze w jego stronę. No i widzicie, niemiecki korzeń zawsze działa. To wygląda? Co ona ma na sobie? Ja pierdzielę. Ale mogliśmy dobrać wszystkie te takie śmieciowe dresy. Ale to jest piękne. Jeszcze te skarpety, patrzcie na to. Czy od tego rośnie dobra zabawa? Nie rośnie od tego dobra zabawa. Nie, no to co to ma być? Wisielcowa. O. A czy to można ukraść? Spróbuj zwędzić. Dobra. Jest okej. Okay. Damy radę. Cokolwiek tu jest, ja sobie to pożyczę. Trochę jestem głodna, ale to zaraz odwiedzimy jakiś śmietnik, będzie dobrze. A zaraz sprawdzimy, jak z tą koszykówką. Ona ma wielką dupę, więc da radę sobie to wsadzić, nie? Dało radę. O, niedawno coś zwęziła. No dobra, to jeszcze spróbujemy pograć w kosza. Ćwicz dribbling. Nie wiem, czy oglądaliście Minecrafta ostatnio u Purposza, ale tam się przyznałam do rzeczy strasznej. A ta rzecz straszna to jest to, że nigdy w życiu. A nie, to przepraszam, to było na moim portalu. Nigdy w życiu nie udało mi się wrzucić piłki do kosza. Autentyk. Nigdy. Przez całe moje kurwa życie. Nie udało mi się. Jak puszczasz bąka, to rośnie zabawa. O! Siema mi pluziku. A ja zobaczę. O, patrzcie, rośnie. No i super. Miała być zima, miała być przewalona. Ja tu nawet pół śniegu nie widzę. Tak, Wisielcowa, dokładnie twój skill. Siema, Miss Dreamer. No wrzuci czy nie wrzuci? To spróbujemy, czy chociaż w Simsach damy radę. Rzucaj do kosza z bliskiej odległości. Mam nadzieję, że zerwie tą piłką w twarz. Moja zmora z WF-u. Zawsze, zawsze piłka na ryju. Ale słyszałam, że nie tylko moja, bo ktoś na czacie jeszcze tak miał. O, proszę. I jak rzucam w ogóle Nie wierzę. Co za pokraka, ale ona przynajmniej trafia, nawet jeśli rzuca w ten sposób. Piękne, Sandy. No dobra, to teraz pasuje wrócić do domu i przeszukać śmietniki, bo jestem głodna. A ty to kurde. Coś ty pokazał? Coś ty pokazał? Cesarzowej pokazałeś? Cesarzowej pokazałeś? Co to był za palec? Podłe. Obsmaruj. Podłe. Naciskaj na dostosowanie się. Ja przeczytam na sika i tak sobie myślę, what the fuck? Dręcz bezlitośnie. Krab ci odciął twojego fiflaka. Tak mu powiedziałam. Wyglądasz jak Janusz! Siądę sobie koło niego i będę mu wrzucać. Co to miało być dręcz bezlitośnie? Dręcz bezlitośnie, nie daj się! Trip.
Wiplozik. Mogę ci rzucić spele na wyzdrowienie, nie ma problemu. Podłe. Kłóć się. O szkołę, o pracę. Walcz go, weź go tam. Zapalec, zapalec, wszystko zapalec, ty. Przed chwilą mu narzucałam, on ze mną rozmawia. To są właśnie Simsy 4. W dwójce, żebyśmy się bili. O, piękny Wisielcowa. Młoteczka wdaje się w pierwszą bójkę. Lej, skurczysyna. Ja ci pokażę. Cesarzowej palec pokazałeś? Cesarzowej? O nie, dostałam w pierdziel. Nie cierpią się nawzajem, podłe. To jeszcze go chluśnij napojem i idziemy stąd. Też szkoda napoju trochę. Już mogę to zwędzić, ale on musi sobie stąd iść. Masz. O nie. Skiśniałe. Wynoś się stąd, idź stąd. Rozsiewaj plotki o Barabara. O nie, ona teraz będzie płakać. Nic ci nie jest, młociulla. Spróbuj to zwędzić. Na 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 na. Idealnie. A to mogę zwędzić? Nie mogę. To idziemy do domu, bo miałam jedzenia szukać. Też bym go wyrzuciła na tą plamę w ogóle. Sandy, ja kiedyś w gimbasie oberwałam paletką do ping-ponga w nos na WF-ie, bo się nachyliłam. O nie! A to tłumaczy dlatego, dlaczego tak śpiewasz. Wikusia, a propos piłki na ryju. Rok temu na WF-ie graliśmy w kosza i poleciała. Ja się obróciłam i jeb na czerwonego ryja. No, więc właśnie. Brzydki wyraz. I pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wszystko się ładnie zagoiło. O, dobrze. Nie wiem, jak ona to wyniosła, ale widzieliście, jaki ma wielki płaszcz i wielką dupę, także wszystko się zgadza. Idę szukać jedzenia. Gdzie jest jedzonko? Tutaj mogę się zdrzemnąć co najwyżej. I tutaj też. O nie! Brakło jedzonka. Ale to jeszcze gdzieś był taki śmietnik inny. Głosuj na lokalne plany działania. Co mi dolega? Co mi się stało z twarzą? I ten drewniany rower ze śmietnika. Miszcz. Nadciągam moim Harley'em. Ja go powinnam inaczej nazwać. To się powinno nazywać wyrywacz pitch. Piękny rower ze śmietnika. Magnes na picze, czekajcie. Zmień nazwę. A nie, czekajcie, bo magnes na picze to by było w momencie, kiedy bym chciała kobiety przyciągać. Będzie magnes na fiflaki. Na fiflążę. Proszę bardzo. Pusy wagon. A da się wynieść łóżko od kogoś? Magnes na drągale, o bogowie. Ewentualnie magnes na konary. Źle napisałam? Oj, to zaraz poprawimy. Co my chcemy? Załóż torbę, zadbaj ciało, umysł. Nie, 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 nie. Precz z kurtuazją. Tak, to chcemy. Już zmieniam. A, rzeczywiście magnes na fiflążę. Magnes na
Drągale. Proszę bardzo. Co tam za dźwięki się dzieją? Ślad ekologiczny twojego otoczenia jest neutralny. Dowiedz się więcej o śladzie ekologicznym. Jaki neutralny miał być syf i malaria? Ja chcę jedzonko. Jest! Nurkuj po jedzenie. I się prześpimy, bo jestem już śpiąca. Nie mogę, jak ona na tym rowerze, nie? Prostu złoto. O, pindole też nie brzmi nieźle. Piękny kądziolek. Ale ja wątpię, żeby aż takie hajsy w śmietniku leżały. Bo ona do szkoły chodzi. No tak, przecież to jest nastolatka. Proszę bardzo, już ostateczna zmiana zostaje. Magnes na pindole. Śniadanko musi być i do spania. Groszu, bardzo mnie to cieszy. Młocia znalazła coś w śmietniku. Groszek zielony. Zajrzyj do jej wyposażenia. No dobra, no to jedz to. A mogłabym zasiać. Ale i tak nie stać mnie na doniczkę. Mam dwa pieniążka. Niech jej będzie. O, no, no zjadła coś. Jest prawie dobrze. Ale jak się najadła tym groszkiem, no to teraz spanie. No to śmietnik. Mam nadzieję, że w trakcie snu znajdzie coś jeszcze i będzie sobie podjadać do mnie. W ziemi można sadzić, ale chyba nie mam tyle skilla. Co ona tak wyskoczyła z tego śmietnika jak porażona? Ach, bo ma zły nastrój. Serio? O, jest więcej jedzonka. Śniadanko. Proszę, może jakieś Cheeriosy będą czy coś? Mocilna znalazła lody w rożku. Lody ze śmietnika! A no tak, teoretycznie jest zima, więc nie mogły się jeszcze rozpuścić. Wszystko się. No co ci nie pasuje? Żryj i nie masz nic innego. Nie trzeba mieć żadnego skilla, można w ziemi. Co ona ma jakieś kurde schizogłowy? O co chodzi? O nie! Dramat! Nawet rożek jej spadł! Dobra, to prześpij się jeszcze trochę w tym śmietniku, zanim pójdziesz do szkoły. O, Mocila ma za godzinę lekcję. Proszę, do szkoły! Z ławki będą cię uwielbiać. Mam nadzieję, że w szkole jest toaleta, ale z drugiej strony, nieważna jaka by była, to możesz zrobić zawsze za szkołą w krzakach. I tak będzie lepsze niż warunki twojego życia. Już można prosić ciuś pauzę. Zapoznaj się ze stypendiami! Słuchajcie, idziemy na studia. Grant dla mieszkańców śmietnika powinien być w ogóle. Stypendium za umiejętności, to ja. Stypendia socjalne, o proszę, to jest dla mnie. Socjal musi być. O! Etap głosowania niedługo się zakończy. Prowadzi projekt Precz z kurtuazją. Tak! To będzie idealne.